jak się pozbyć, to hajmę Jowicza. Cza, cza, cza. Oj, 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 niedobrze, koleżanko. Niedobrze. Nijak nie udaje nam się splatować pana hetmana, aby stanicę naszą przestał szykanować i na równi z innymi ją traktować. Taką mniemam i że trzeba by się zakręcić koło panny Zosinki Boskiej, która, jako wszyscy wiemy, z hetmanem ostatnio nieprawda żywie, więc może by nie wyraz przez nią. O, co nie? Trzeba. O nie! Honor rycerski, proszę pana, nie pozwala mi, abym szukał tu przez protekcję. O, co ja gadam? Chciałem rzec, iż mi nie pozwala, abym szukał tu protekcji. Tak. Pięknie trafisz, Michałku. Piękne to są słowa, ale puste. A jak to, proszę pana, puste? Prawy rycerz jeno własnym męstwem zasługi doczesne zdobywa. Doczesne. Ot, wystrzelił dragon, kasierce w paragon, tak. A waś myślisz, że za co komendę we chrebniowie dostałeś, tak? A się morda w kubeł, no. A właśnie, że nie wiem za co, ale... Wiem. Ale kiedyś woła mnie pan hetman i powiada: słuchaj, Wołody, świnia byłem i to przed chwilą, ale co tam pijesz za to komendę we chrebniowie i niech cię szlak trafi. No, ludzki, ludzki pan z pana hetmana, ludzki, chociaż jurny jako kocur. Tak, panowie. Hej, dawne to czasy, a my myślmy o teraźniejszości. O, właśnie idzie Zosinka Boska, spróbujmy jej się podlizać. Czołem, Zośka, tyżeś to. Jam ci, jak poznałeś mnie waszmu. Ja jakżem cię mógł poznać, gdyś tak wypiękniała. Tak. Panna Zosieńka, proszę pana, to tak wygląda, że aż w stawach rwie. A co ty wygadujesz? A, przepraszam, chciałem, proszę pana, rzec, że aż oczy rwie. A mnie to jedno oko rwie, gdyż mam tylko jedno, bo mi drugie pochodzi. A mnie to znowu rwie, no ty. Rośnia, bądź za drzwi. Ej, kęsim, jak tak patrzę na pannę Zosienkę, to aż mnie lewa ręka świerzbi. Lewa. A dlaczego lewa? A bo na prawej już się świerzbu pozbyłem. Ech, Zośka, ja we twoim wieku byłam taka urodziwa. Była. I jeszcze teraz noszę ślady wielkiej urody, chociaż mogłabym być twoją macią. Jeżeli chcesz, to mów mi per mać. A co to? Per mać. Co to znaczy per mać, proszę pana? Dobrze, to ja spróbuję. Maci moja. Córuś moja. Maci moja. A macie, może ostawmy owe macie, a poprośmy pannę Zosienkę, aby się z nami jakoś tutaj, prawda, i za nami wstawiła. Może. Ja się chętnie wstawię, a to liniwidzę alkoholu. A to nie, ale my chcemy, żeby się za nami u pana hetmana wstawiła Zosieńka. Tak, a kto obiecywał mego tatwia tataram odebrać z jasyru? A nie. Fakt, żeśmy kiedyś po pijaku, nie wiadomo, proszę pana, po jaką cholerę obiecali. Jak żeście po jakąś cholerę obiecali, to teraz dotrzymajcie. Nie ma rady, słowo się rzekło. Jedziemy po tego skubanego tatusia. Szable w dłoń. Nasze raporty nadal nie znajdują uznania w oczach pana hetmana, w związku z czym polecił przeprowadzić testy na znajomość nomenklatury służbowej. To nie do. Nie, a tak jest i zaraz je, proszę pana, przeprowadzimy. Zagłoba! Tak jest. No, powiedzcie no mi, Zagłoba, jaka jest nasza załoga? Nasza załoga. A nasza, proszę pana, załoga. Jaka ona jest? Jaka ona jest, ta nasza załoga? Ma się odpowiedzieć jednym wyrazem. Może pijana. Sami żeście pijani, siadajcie, dwóch. Ja wiem, panie komendancie, ja wiem, ona jest niezawodna. Otóż to, luźniała piątkę. Tak. Azja! Tak jest. A wy mi, Azja, powiedzcie, jacy są nasi wrogowie? Nasi wrogowie są podstępni. Dobrze, i jacy oni są jeszcze? Głupi są jeszcze, matowy są, wszy mają jak chrabąszcze. Brawo, Azja, brawo. Wy, zdaje się, proszę pana, jesteście nasz człowiek. Jaki on nasz człowiek, panie komendancie? On panu tam zagląda do skryptu, o. Ja zaglądam, ty grubasie, ty grubasie. Przecież ja tu, a skrypt tam. To co z tego, jeżeli ty, tatarska mordo, masz skośne oczy na szypułkach i wszędy zajrzysz? A cisza, zaraz to sprawdzimy. Ja się schowam ze skryptem za parawan, o. Tak. I stamtąd będę zadawał pytania. A chytrusy. O, tak. No to powiedzcie, Azja... Dlaczego powinniśmy kochać pana hetmana dobrodzieja? Powiedz. A powinniśmy? No, a pewnie, że proszę pana, powinniśmy. To już zostało dawno ustalone.
A ty mi tylko odpowiedz, dlaczego powinniśmy. Jako mniemam, powinniśmy kochać naszego, nieprawdaż, pana hetmana, tak? Pana hetmana, którego, no, wszyscy kochamy. To my wiemy, że my go kochamy. Ty powiedz, dlaczego pan komendant się pyta. Myśmy go powinni kochać. Powinniśmy go, proszę pana, kochać i kochamy, ale dlaczego? Powiedz, no. Być może właśnie dlatego my go kochamy, że powinniśmy go kochać. Osio, jesteście Azja. Osio. Dodatku azjatycki. O, tak. Słuchaj, myśmy powinni kochać hetmana, bo to nasz istny tatuś. Ja już to dawno chciałem powiedzieć, ale on mi przeszkadzał, panie komendancie. No, teraz sobie możecie powiedzieć, no to może mi powiecie, co sprawia największą przyjemność panu hetmanowi. Ja mam powiedzieć, panu hetmanowi... Uprzejmie, że największą przyjemność to sprawia panu hetmanowi, jak się z panną Zosieńką Boską... Co tam wygadujesz? Największą przyjemność sprawia panu hetmanowi, gdy jego żołnierze dzielnie walczą z Tatary. No to zrobimy mu tę przyjemność, szable w dole.